Hej, cześć, witam w FIFA 17, tak, w odpalonym Ultimate Team. Wersja próbna, no niestety. I tak z tego już przegrałem powiedzmy połowę, więc chciałbym zdążyć od razu rozegrać parę ligówek, żeby przynajmniej tą 10. ligę tu nagrać. To jest na razie taki prowizoryczny skład. No, nie robi wrażenia, ale i Galo w dwóch meczach, trzy gole i asysta. Tragedii nie ma, napastnik jest jakiś z niego. Tu kupiłem sobie Neysera Chadliego, ze względu na to, że jest w drużynie tygodnia. I tak myślę, no w tym roku to sobie BPL-em więcej pogram. Dam sobie szansę. I tak wiecie, że 90% fifaczy gra ino BPL-em. Więc skuszę się. I tak już Liga Francuska nie jest ciekawa, no poza Mario Balotelli i Grzegorzem Krychowiakiem. I Kawanim, który potrafi cztery setki zmarnować. Tak to teraz BPL świeci radością. Chociaż Jose Mourinho nie może się pochwalić swoimi osiągnięciami. Trzema porażkami pod rząd, ale wygrał z jakimś kudę trzecioligowym gównem. Bo umiał. Dobra. No nie najgorszy ma ten skład. Ma Lyona z wypożyczenia. Ja sobie wziąłem tego, Ben Arfę. Bo mogę go wpuścić. No nie, taki nie najgorszy ten skład. Wyzwanie. No to gramy Polak na Polak. Bardzo mi miło. Jakbyś zobaczył ten mecz, to miło byłoby, jakby zasubskrybował. Ten, z którym gram. Wyłączyłem komentatora i muzykę. I jedziemy. Jak to było w FIFA 16. Jedziesz. O, już Igalo. Już tu chciał zabić. W drugiej minucie. Proszę zobaczyć powtórkę. Dobra, lagów na razie nie ma. I o lagach nie chcę już mówić, więc przestaję. Pięknie, no, wystrzelił się. Dobra, teraz tak, trzeba zaznaczyć cel, w którym wykonamy ten rzut. Tutaj. O, tu. O, dobrze. O, się bramkarz wyciągnął. Zabiłeś mi zawodnika w polu. Zajebiście. A tak, ja go wypieprzyłem i już jest faul. Ech, dalej ten sędziowanie nie działa dobrze, ale ma być łatka, więc nie wolno się denerwować. Trzeba spróbować w to uwierzyć, wyciepać piłkę od razu. Zobaczymy, o już kurde, Niemiec kontuzjowany, będzie trzeba inną zmianę zrobić. O, nie mogę wstrzymać piłki, on teraz ma rzut rożny. Jest po jednym rzucie rożnym, tak na dobrą sprawę. Myślałem, że to padnie. Leonardo Casta. Dobra, robimy zmianę. Uskan, kontuzjowany. Kurde. Teraz najlepiej wpuściłoby się Ben Arfę. Szczerze mówiąc. Dobra, wpuścimy Ben Arfę. Zobaczymy, co to da. Najlepiej, jakbym jeszcze. Gdzie mam tego pomocnika? O, i tego Trebela. Zobaczymy, co to mi pomoże. Zrobimy od razu dwie zmiany. Wiem, głupie, ale coś trzeba. Ja dbam o zawodników. Nawet w tej FIFA. Dobra. Je. Okej, jedziemy. Igalo. Tu podanie. Teraz tu podanie. I strzał! Kurde, w obrońców, ale dobrze. Ważne, że był strzał. Ale jest niebezpiecznie. To was zapewniam, że jak na taki skład, to widać, że koleś chce wyrwać te 3 punkty. I znowu faul. No ale to jest taktycznie wszystko. Ja tu muszę się bronić. A wiecie, jak ja umiem i potrafię i chcę grać defensywnie. Chociaż problemy mam w ofensywie. Dobrze. Je, dobrze. Ben Arfa. Teraz pokażę tricksy. Pięknie, jest. Wprowadzamy atak. Pozycyjny. No nie udało się, ale. To teraz czadnik. O kurde. Się wciął w ofensywę. Je. Tutaj. Kurde. Co to było? Już drożny?
Bardzo jest rzut drożny. Kurde, jak on to szczeli. Chciałbym po prostu się cieszyć tą grą, bo pamiętacie, że z FIFA 17 to się za bardzo nie cieszyłem, poza tym, że Robena wyrywałem w paczce na 7,5 kafla. Ale zwróciło mi się to, bo potem dostałem, kupiłem sobie Zlatana po 2 tygodniach. I chętnie sobie nim pograłem. Lidogin wykop to. Pięknie. Nie wyszło. Dobra, dobra, sędzia. Może, on może nawet to gwizdać. Pudło. Bardzo dobrze. Już się bałem, że będzie jeszcze gorzej. Przesuniemy całą w ogóle tutaj formację. Lidogin to sobie wyciepie. Dobra, jedziemy. Amir. Igalo. Chadli. Nasza piłka. Więc Chadli. O, możemy się teraz przesuwać w magiczny sposób. Co nam to jakoś pomoże, bądź nie pomoże. Igalo, Igalo, Igalo. Jest, jest, jest. Rzut wolny. Bardzo dobrze, wywalczony. Igalo dał nam tutaj pewną sytuację. Tylko czy my to wykorzystamy, to jeszcze nie wiem. Dobra, zrobimy taki myk. Dobra, jeb. Dobra, jedziemy. O kurde, jaka główka. Jak się wygiął jak struna, ale no niestety sytuacja nam nie pomogła za bardzo. Okej. Okay. Teraz ofensywnie, strasznie. Ło, Lidogin, dobrze, wyciep, wyciep, najmocniej jak tylko umiesz. I 0-0. Ja nie wiem, ja czwarty mecz gram na tym silniku Frostbite. Jakoś dziwnie, ale to właśnie to jest ta nowoczesność w grach sportowych. Mój przeciwnik wprowadzi jakieś drobne zmiany. Wiada się, rokuje większe nadzieje niż szesnastka. Oj, 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 oj. Je, no Rusek, ratujesz dupę. Wyciep, wyciep. Dobrze. Jak mówię wyciep, to wyciep. O, mamy piłkę, dobrze. I Galo, zasuwaj, zasuwaj, czarny. No coś z tego kupa wyszła. Ta stanowcza kupa. No ale się starałem. Cokolwiek. Dobrze. Kurde, czy wy nie umiecie tej piłki wybijać? Dobiegniesz tam, Rusek? Nie gadaj, że różny. No to dobrze, bo ja już pełen gaci jestem. Dobra, jedziemy. Wyciepane. Teraz myślę, że piłka trafi. Dobra. Jeb. Jest! Nie zmarnował sytuację. Ale to się zemściło. Co ja żem zrobił w ogóle? Ach, boli teraz. Teraz trzeba to zremisować. Ja bym dał jeszcze Ben Arfę na napad, ale mnie to teraz boli. O, mam pomysł. Mam tu taki pomysł. Zmienimy formację. Ała. Taka sytuacja naprawdę boli. 4, 3, 1, 2 to jest to. I Ben Arfa na ofensywę. Chadli tutaj. Treble tutaj. Dobra, wszystko teraz gra. Oj, nieładnie, nieładnie. Teraz żeśmy spieprzyli sprawę, dosłownie. Dobra, weźmiemy teraz domyślną taktykę. I zbalansowanie. I teraz trzeba to jakoś doremisować. O, dobrze. Uuu, żółta kartka, panie. Ale przepocony. Dobrze, żółta karteczka. No i Ben Arfa podejdzie do tego strzału. Chociaż czy jemu się to uda?
on dokona takiego cudu niemożliwego. No i czuję, że nie trafi. Co on zrobił? Czemu on tego nie trafił? Już to była najlepsza sytuacja. Życie się mówi. No chyba to przegram, jak nic nie zrobię w obecnej sytuacji. Nie poprawię wyniku. Dobra, Chadli. Jest! Co to było? Jaka petara! I to jest brązowy! To jest brązowy napastnik! Jaka główka! Wszystkie kluby siadam, możecie mnie zabić, ale... Chadli, debiut i asysta, no... Cudowny! Cudowny lewy pomocnik! To jest taki azart, tańszy azart! Jak cię kręcę! Teraz przydałoby się jeszcze trochę... Wiecie, przykosić, tak 2 do 1, nie chcę, wiecie, grać jak Barcelona, że 6 do 0, 5, 7 do 0, albo 10 do 2 jak Real. Ja tu chcę grać naprawdę rozsądnie. Dobra, i opa. No i tu już nie było rozsądne. No podaj to, dobrze, podanie kolejne. I opa. Nie no, kocham już tą fitę. Co żem zrobił? Z klaty szczeliłem, jak zlatam. Z klaty. Nie no, tu już są emocje. Igalo, no... Kupiłem go za 550 i morduje. Lepiej morduje niż Cavani, który więcej kosztuje. No moja piłeczka, moja. Jedziemy. Ben Arfa, jedziesz! Czemu ty tego nie trafiłeś? Mogłeś naprawdę zamknąć tym. Chyba jestem za bardzo... O! Ale jaki powrót, jaki comeback. Tak, ja faulowałem, no dobrze, panie sędzie, był faul. Ale teraz trzeba się bronić. Defensywnie. Wracamy do defensywy. Nie no, tu piękne emocje. No. To jest piękna gra. Bo to, co te dwa czarne makumby odwaliły, to tego nawet Zlatan z Runejem nie odwalą w życiu. I tu jest radość z gry, naprawdę. To jest przepiękna radość. Weź ty to, koleś, strzelaj. Sorry, że tak się denerwuję, ale... Oho. Dobrze, jeb. No podajże to. Nic źle nie zrobił, to tylko ja popełniłem błąd, który teraz może mi się skandalicznie zemścić. Dobrze, faul taktyczny. Bardzo dobrze. A ja się tylko muszę bronić. Ten wynik jakby zostawię, to mam pierwsze 3 punkty od razu z góry. Dobra, teraz jakoś się ustawić, tak? O! Nie no, Rusek! Ty to jesteś mistrzu na tej bramce. Jak na razie. Lepszy od tego Krafta. Jeb, i kolejna sytuacja wybroniona. No jedziesz, podaj! Jeb. No, skupienie. No, Chadli, coś ty zrobił. Się jeszcze wypieprzył na murawie. Dobra, na bogato. Niemiec, ruszaj Niemiec. Dobrze, wybite. Jedziemy z kolejnym atakiem. A może taki longshocik. Nietrafiony. Ale co tam. Trzeba spróbować. Szczęście. O. Jeb. Kurde, pchał mnie. Jeb. I szał. Kurde, rożny. Ale... Czuć te akcje, czuć każdy strzał. Kto to chciał strzelić? Nie wiem, ktoś tam, chyba Ben Arfa. Dobra, teraz tak. Tak, tu. O! Nie wyjdzie. Dobra, teraz trzeba całą... Autobusem, kurde, ruszamy. Autobus, panowie. O kurde, to nie może być tak. Jest! Pierwsze zwycięstwo Skorpiowców.
3 punkty, wygrana. I mi się to podoba. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Dajcie ocenę konkretną. O, chyba coś mi się jeszcze sprzedało. Nie wiem, czy coś mi się sprzedało. Nie, nie. Wydawało mi się. Chyba musiałem premię dostać. Ale dobra. Dziękuję za obejrzenie. Dajcie ocenę, subskrypcję, komentarz. Czy chcecie w ogóle, żebym jeszcze nagrywał tą FIFA tutaj 17? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Na razie. Yo.